Cześć podróżnicy! Dzisiaj bierzemy na tapetę absolutnie niezbędny element życia na czterech kołach, czyli toaletę chemiczną w kamperze. Czyli ten kawałek technologii chemicznej, który pozwala nam poczuć luksus w trasie i uratować od dzikich doświadczeń, na przykład leśnej głuszy. Zastanówmy się przez chwilę, gdyby nie ona. Co by się działo, co by nas czekało? W krzakach z rolką papieru toaletowego, wypatrując każdego szelestu i nadchodzącego człowieka, jego spojrzenia i zdziwienia? Nie, to nie dla nas. Toaleta chemiczna to klasa sama w sobie. To tron, który zawsze bierzecie ze sobą. Przenośny salon, odrobina cywilizacji, intymności, no i ten błękitny zapach. A z drugiej strony, kto by pomyślał, że błękit ma tyle odcieni? Kto opróżniał toaletę w kamperze, ten wie, że to sztuka. Jest w tym coś rytualnego. Idziesz ze swoim niebieskim szczęściem, albo jeśli dłużej go trzymasz, to trochę bardziej brązowym, do specjalnego miejsca albo toalety, gdzie będziesz ją wylewał. Wszyscy wokoło wiedzą, o co chodzi i szanują ciszę, bo każdego z nich czeka dokładnie to samo. I obyś nie rozlał, bo jak rozlejesz, to wtedy dramat w 5 aktach. Swoją drogą nigdy z takich słupków nie nabieramy wody pitnej, pomimo tego, że nadaje się być może ona do picia, ale istnieje ryzyko, że krawędzią kołnierza kasety ktoś dotknie do ujęcia wody i wtedy robią się problemy coli. Ten tron to technologia na wypasie. Przesuwasz jedną dźwignię i bach, twoje szczęście wpada do środka, a specjalna chemia sprawia, że to wszystko, co tam wpadnie, rozpuszcza się za sprawą magii. Znacie to uczucie, jak idziecie sprawdzić stan poziomu naładowania waszego szczęścia i okazuje się, że jesteście na krawędzi, a nie ma za bardzo gdzie wylać tej kasety? Albo skończyła się chemia i jesteście na odludziu? Wtedy zaczyna się prawdziwa przygoda. Korzystając z okazji, że poruszamy temat kaset chemicznych, zapraszamy was ponownie na Karawan Salon do Poznania, gdzie przeprowadziliśmy rozmowę z producentem chemii do właśnie tego typu toalet. Dzień dobry, cześć. Ja jestem Adaś, jestem producentem chemii do toalet. Nasze takie jakby najnowsze dziecko, chociaż ono już chwilę ma. Produkt, który jest, nadaje się do górnej spłuczki, do kasety i do zbiornika na szarą wodę. Gdzie właśnie problemem była zawsze waga w aucie, że nie trzeba mieć trzech różnych płynów, wystarczy jedna butelka. Mamy piktogramami narysowane, ile gdzie trzeba czego wlać. Tu mamy miareczkę, produkt otwieramy, naciskamy, przelewa się tyle, ile powinno być nalane albo do kota, albo do zbiorników na szarą wodę. Jak go stosujemy? Do górnej spłuczki tylko 10 ml, do kota pół litra wody, 20 ml, w zupełności wystarczy, rozpuści papier toaletowy i fekalia do postaci płynnej. No i jeżeli chodzi o szarą wodę, 50 należy wlać do umywalki, 50 do zlewu i pod prysznic. Wszystkie te rurki, złogi, które są z mycia naczyń, z kąpania się, wszystko przelecą do szarą wody. Pojeździć chwilę, jakby gdzieś tam jedziemy, niech ten zbiornik się wypłucze, zlewamy i mamy czystą, jakby ze szarej wody nam nie śmierdzi. To jest nasze cudo. Kolejny produkt, Odor Stop, neutralizator zapachów. Produkt jest antyalergiczny, mega bezpieczny dla wszystkich materiałów, na które psikamy. Ja go używam osobiście, psikam nim materac, żeby wszystkie roztocza, jak jeździmy w aucie, żeby zostały pozabijane. To jest to. Mamy oczywiście saszetki. Saszetki są produktem bio. Dla tych, którzy kochają saszetki, bo to jakby też jest potrzeba taka. A tu jest płyn nasz trochę budżetowy, to jest płyn o nazwie Mobile Toilet. Tutaj już to jest preparat, który jest do górnej spłuczki, do kasety. Wlewamy go setkę do toalety. Jakby już inne stężenie, no i tutaj nie mamy miarki. Ale z reguły w kocie, w nakrętce mamy zawsze miareczkę, także możemy w ten sposób funkcjonować. To tyle o moich. Super. No czy tak, możemy porozmawiać o cenie? Tak. No to okej. Okay. Chciałem zapytać, ile kosztuje ten cudowny, uniwersalny produkt, który można stosować i do
toalety i do zbiornika wody szarej i przeczyści nam naszą instalację. Całą instalację, wszystkie śmierdzące jakby tematy. Produkt kosztuje 90 zł brutto w detalu, tak? Taka jest jego cena. Jakby mamy zastąpione trzy różne produkty, nie musi mieć dwójki, nie musi mieć niebieskiego płynu, różowego i do szarej wody, chociaż chyba sam do szarej wody kosztuje, no myślę, że powyżej 50 zł na pewno. Także tu mamy rozwiązanie, które jest bardzo lekkie, wydaje mi się, że cenowo jest chyba ok. Jak długo produkujesz te środki? Od 6 lat. Od 6 lat? Od 6 lat. Okej. Targowo mamy tak, że nasz Camper Toilet kosztuje 90 zł, Odor Stop 20 zł. W zestawie z tą piękną torebką mamy to za 100 zł. Cena targowa, taki ładny zestaw, torba z długim uchem, bardzo praktyczna, udźwignie wszystko. W związku z tym, że nasi widzowie będą ten materiał oglądać zdecydowanie już po targach. Dobrze. Czy oni będą nadal mogli kupić to w tak dobrej cenie? Możemy zrobić jakąś fajną promocję z hasłem, na przykład logują się, coś wymyślimy. Zrobimy dla Was małą promocję z hasłem, taki zestaw zrobimy dla Was w pakiecie za 100 zł na naszej stronie firmowej, będzie można go kupić. W pakiecie oczywiście mówię Camper Toilet i Odor, zrobimy cenę niższą, taką jak jest na targach. Super, dziękujemy i życzymy wielu zadowolonych klientów. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego nieregularnego kanału. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w trasie.